18 stycznia wspominamy świętą Małgorzatę Węgierską, dziewicę. Małgorzata urodziła się 27 stycznia 1242 roku w twierdzy Klis. Była ósmym dzieckiem króla Węgier Beli IV i Marii Lascaris. Pochodziła z rodziny Arpadów, z której wywodzili się także święty Stefan, jego syn święty Emeryk i święty Władysław. Jej rodzonymi siostrami były święta Kinga i błogosławiona Jolenta, a ciotkami święta Elżbieta z Turyngii i błogosławiona Salomea. Jej dziadek po kądzieli był cesarzem bizantyjskim. Jeszcze przed swoim narodzeniem w 1242 roku została przez rodziców ofiarowana Bogu za ocalenie ojczyzny od najazdu Tatarów. W wieku około 4 lat powierzona została opiece mniszek zakonu kaznodziejskiego, dominikanek, w Wesprem. Gdy chciano ją później zwolnić ze zobowiązań, aby mogła wyjść za mąż, odmówiła. Rodzina usiłowała ją bowiem za wszelką cenę wydobyć z zakonu i wydać za księcia kaliskiego Bolesława Pobożnego, a następnie za Ottokara II, króla czeskiego, wreszcie za króla Neapolu, Karola Andegaweńskiego. Wszystkie te ponętne propozycje stanowczo odrzuciła. Co więcej, w obecności prymasa Węgier i innych dostojników państwa uroczyście potwierdziła stanowczą wolę pozostania w zakonie, korony ziemskie oddając za koronę niebieską. Kiedy miała 10 lat, przeniosła się do klasztoru dominikanek na wyspie Lepri na Dunaju jako internistka, a niebawem jako zakonnica. Chociaż pochodziła z tak znakomitej rodziny, Małgorzata nie wstydziła się prac fizycznych, służebnych. Budowała wszystkich umiłowaniem ubóstwa, rezygnując chętnie nawet z rzeczy najpotrzebniejszych, czyniąc to z miłości do Chrystusa. Pan Bóg wyróżnił ją darem kontemplacji, wizji i charyzmatem proroczym. W wieku 12 lat w Budzie, w klasztorze zbudowanym dla niej przez króla, złożyła śluby zakonne na ręce generała zakonu dominikańskiego, błogosławionego Humberta z Romans. Doszła do godnej podziwu gorliwości i bez reszty oddała się Chrystusowi ukrzyżowanemu. Prowadziła życie surowe. Trwając w ascezie monastycznej i pełnieniu dzieł miłosierdzia, potrafiła połączyć ze sobą gorliwe starania o przywrócenie pokoju i niezwykłe męstwo w znoszeniu niesprawiedliwych podejrzeń z wielką miłością w stosunku do sióstr, dla których pragnęła spełniać najniższe posługi. Pełniła oficjum infirmerki, z wielkim oddaniem opiekowała się chorymi. Płonęła ogromną miłością do tajemnicy Eucharystii oraz męki Odkupiciela. Wyróżniała się również nabożeństwem do Ducha Świętego i Najświętszej Maryi Panny. Zmarła 18 stycznia 1270 roku w wieku 28 lat. Wyspę Lepri nazwano Wyspą Świętej Małgorzaty i tak do dzisiaj się ona nazywa. Do grobu Małgorzaty spieszyły tłumy Węgrów. Obecnie grób ten jest zachowany, ale pusty, ponieważ szczątki Małgorzaty przeniesiono w 1782 roku do klasztoru Klarysek w Pożony, obecnie Bratysława, po kasacie klasztoru w Budapeszcie. Relikwie częściowo zniszczono w 1789 roku, a ocalałe części znajdują się w Estergomie, Gior i Pannonhalmie. Proces beatyfikacyjny wymienia około 300 niezwykłych łask otrzymanych za wstawiennictwem Małgorzaty. 28 lipca 1789 roku papież Pius VI zaliczył ją w poczet błogosławionych, a w poczet świętych włączył ją Pius XII 19 listopada 1943 roku. W ikonografii przedstawia się świętą Małgorzatę w habicie dominikańskim z królewską koroną złożoną u jej stóp, z lilią i księgą w ręce. Atrybutem jej są także stygmaty. Módlmy się. Boże, Ty zechciałeś, aby święta dziewica Małgorzata dzięki mocy Ducha Świętego zasłynęła łaską wyrzeczenia. Spraw, abyśmy nigdy nie sprzeciwiali się Twojej woli i wiernie wypełniali to, co się Tobie podoba. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Kyrie eleison.